Witaj serdecznie. Jeżeli to czytanie rezonuje z Tobą dzisiaj, to pozostaw serduszko. Jak długo można czekać na partnera? Otóż wyrzuciłam karty i wyszła mi taka karta jako karta rady. Mówi ona o odkładaniu na później. Do tej pory prawdopodobnie to był to była Twoja wizja, to było Twoje marzenie, a tak faktycznie jesteś w szarości, w smutku i tak dalej. Masz chęć, masz marzenie, ale na tym pozostajesz. Tu jakby widać lęki, strachy, brak gotowości do tego, żeby wejść w związek. To trzeba się przystosować i spróbować pewnych rzeczy, zaraz powiem na koniec. A to karta ostrzeżenia. Mówi nam, że można stracić kontrolę przez nieuważność, czyli jeżeli będziemy się za bardzo spieszyć i nie będziemy wiedzieli, jakiego tego partnera naprawdę chcemy, a wszystko jedno, jaki szybko nam się pojawi, to może się to skończyć związkiem toksycznym, więc nie ma się do czego za bardzo spieszyć. Co możesz z tym zrobić? Przede wszystkim przepracować swoje jakieś stare problemy, żeby nie siedzieć w przeszłości cały czas, albo strachy, lęki, żeby się odważyć. Jednym ze sposobów jest wizualizacja tego partnera, ale zaraz Ci pokażę jaka. To są laleczki, motanki słowiańskie. One nie mają twarzy, zobacz. Dlatego jeżeli robimy wizję partnera albo partnerki wizję robimy, to robimy nie na konkretnych osobach, bo te osoby mogą nam się nie zdarzyć. Nikogo na siłę nie przyciągniemy. Robimy ogólną wizję ja i mój partner i widzimy się tak, jakbyśmy już to mieli. Jest, nie mam nadziei, nie mam pragnień, bo mi to ucieknie. Po prostu w mojej wizji jestem z partnerem. Chodzę do kawiarni i wszystko robię z partnerem. Tak należy wizualizować to raz. Najlepiej przed snem na spokojnie medytować, wizualizować. A druga bardzo ważna sprawa to jest realizacja zamówienia na partnera. Napisz wszystkie cechy partnera, jakiego chciałabyś mieć, tak jakby on już był. Mój partner jest opiekuńczy, dobry, kochający mnie, zawsze jest, kiedy potrzeba u mnie mnie wysłuchać, rozumie mnie, pyta mnie o moje marzenia, o moje potrzeby i tak dalej. Co chcesz, jakie cechy? I napisz to w zeszycie. A wtedy, jak to przepracujesz, jest szansa na partnera.